Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Ponad 5 razy nagrywałam ten wstęp, bo ciągle ktoś mi przeszkadza. Chciałam Wam przypomnieć tylko o tym, żeby wbić subskrypcję, jeśli jesteś pierwszy raz, bo właśnie sprawdzałam moje statystyki i słabo. Ponad 60% widzów to widzowie właśnie bez subskrypcji. Także wbij czerwony napis subskrybuj i dzwoneczek, żeby nic Cię nie ominęło. No a poza tym proszę o te łapki w górę i co? Miłego oglądania. Tu mąż robi śniadanko, ja już się zabieram do obiadu, będzie schabik. A ta pani? Halo, proszę panią, gdzie pani wlazła? Tupsko wsadziła, słuchajcie, tu miała mleko i te pierniczki moczyła w mleku, nie? Ale jesteś już ochrona, trzeba cię uczesać dziecko. A na śniadanie będziemy mieć, co kupiłeś? Chlebi. Prezydenta, będziemy dzisiaj gościć prezydenta. Proszę bardzo, taki jakiś serek, nie mieliśmy go jeszcze, nie? Delikatny z rzutkiewką. O, papuga się upomina, trzeba zobaczyć, czy ona ma jeszcze jedzenie. Także tak, szybko wszystko dzisiaj. Może być na pół, może być jeszcze bardziej, Emma. Jeszcze tak jak zawsze krój. O, właśnie, no. Może nie aż tak drobno, ale tak na pół. Właśnie tak. Gdyby się dzieciom nie nudziło, to kroją nam pieczarki do obiadu, nie? To jest wasza zwykła robota. I jeszcze Filip. Tak, Filip zawsze też z tobą robi pieczarki. No, elegancko wam to idzie. A ile mi? Ja będę miała szybciej, bo ja mogę sobie teraz strugać ziemniaczki. I tak sobie polecimy. A tu straż prawa, jak to? Straż pracy. Pan patrzy, co by tu coś spadło, nie? Żeby poodkurzać. Odkurzać? Tak, to jest nasza rumba. Nasza rumba. Także uważajcie, żeby nic wam nie spadło, bo grzyby to tak może nie bardzo dla psa. Ok? I na paluchy uważać. Ja nie muszę. Ty nie musisz. Ty wiesz, że musisz uważać. No, ale patrz. No, ale dobrze, tak nie robimy. No, bo jak tnie pieczarkę, to może przeciąć też palca. Czasem ten najbardziej tępy to tak właśnie utnie bardziej niż ten nieostrzony. Ja mam kawę. Tu? A Emma co ma? Marchewkę. Taram, w jakiejś takiej różowej miseczce, jak dla dziedziusia. No dobra. I ktoś może powie mi, gdzie jest wieczko od tego urządzenia, bo elegancko ścierało marchewkę. No i nie ma, oczywiście diabeł ogonem nakrył, a tu musiałyśmy posłużyć się naszym tarełkiem. A odkurzacz? Odkurzacz! To i czeka na obrzynki z marchewki, które oczywiście pani mu daje, nie? No, poczekaj. Ewa się najadł. Nie wciskaj mu, jak nie chce. A, jednak wziął. Dobra, także ja piję kawę i odzywam się za chwilę. Znowu patrzę tam, zamiast patrzeć tu. Takie to ze mnie profesjonalne nagrywanie u mnie. I znowu mi uciekło oko, bo po prostu podglądam. Przyniosłam sobie kawę, bo chcę odpowiedzieć na parę maili. Tu jest moja kawa. To w ogóle jest wszystko, jak dobrze widzicie. I muszę zrobić tu porządek, bo mnie to strasznie nerwuje. Tu się nie da pracować. Tutaj są katalogi z Faberlic'a, bo poszukuję takiej szminki. Fajnie, że do góry nogami wam pokazuję. O, takiej szmineczki. I już wam otworzę ją. Z zębami. Dobra. Taki róż. Prześliczna, bardzo delikatna i próbowałam ją znaleźć w katalogach, nigdzie nie widzę, więc pisałam do mojej pani, która się właśnie tym zajmuje, w tle Emilia. Już jest mamo, ranny boskie. Tu widzicie pudełko od Gareta, bo to jest pudełko od zegarka. Przypominam wam, że macie, bo tu się jeszcze ładował. O, widzicie ładowarkę? Ładowało to moje urządzenie do mezoterapii. Przypominam, że macie jeszcze mój kod, działa do końca roku. Wszystko macie w opisie filmu. Tak, używam sobie, oglądając po prostu inne dziewczyny. Jak mam tylko chwilę, to właśnie zmywam makijaż i to urządzenie wpada w moją dłoń, a zegarek w tej chwili się ładuje. I nie mam go na ręce, ale zaraz założę, bo już się pewnie naładował. I co? No muszę to ogarnąć, bo no zobaczcie, lampka, to jest ta ostatnia z Pepką jeszcze we folii. Nie, nie zamierzam jej oddać, chcę ją sobie tu zostawić, tylko nie było czasu po prostu. I,
I tak się nawarstwiało wszystko i teraz normalnie to już nawet nie mam gdzie łokcia wbić, także zabieram się za sprzątanie mojego biurka, w zasadzie mojego i Emilii, bo ona się tutaj też wsadziła. Tu widzicie o koperty, bo jak wysyłałam właśnie wszystkie te wasze listy, jakieś tam książki, nowy kajet. To jest Action. Podobno w Action teraz mogą wejść tylko zaszczepieni. Nie wiem, jak jest u nas. Dajcie znać, jak jest u was. Przed chwilą zapytałam mojego Filipa, jaką mają kolejną lekturę. No i on mi tam odpowiada, poczekajcie, przygody Tomka Sawyera, nie? No to mówię, a masz? Nie, nie mam. No to mówię, dobra, ja ci zamówię. Ja tutaj skupshop.pl macie taką stronę. No i oczywiście weszłam, zamówiłam. No i jak nie wziąć coś dla siebie? Patrzcie, na co trafiłam. Nie przeczytam tego głośno. Bo raczej tu nie używam takich słów. No i zobaczcie, cena katalogowa jest 36,90, a widoczne użytkowanie jest 10,19. No powiedzcie, że powiedzcie mi, że się to nie opłaca. Oczywiście, że się opłaca. Jak widać, w moim koszyku już wylądowało 8 książek, a ja jestem na stronie chyba 10, a tych stron tutaj jest nie wiem i nie chcę wiedzieć nawet, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie takie ceny, że ja wybrałam sobie tak małe książki, obiecałam sobie do 3 zł, ale jak zobaczyłam to, przeczytajcie sobie ten opis, topujcie i przeczytajcie i korci mnie ta książka, znaczy korci, już mnie skorciła, bo oczywiście już lądowała w koszyku. Także no, ja sobie ją wezmę właśnie na takie czytanie, żeby nie być tym perfekcjonistą, tak jak mówię, że wszędzie i cały czas tylko słychać, że musimy być perfekcyjne, musimy być wiecznie uśmiechnięte, musimy być zaradne, piękne i nie wiem co jeszcze. Ja się do końca z tym nie zgadzam. Także polecam wam przede wszystkim tą stronę, bo tutaj możecie znaleźć naprawdę perełki. No i powiem wam, jak już zasiądziecie tej strony, a lubicie czytać, obiecuję, że utoniecie. Filip, nie możesz sobie zagrać. Dlaczego? Bo jest wczesna godzina, a ty zazwyczaj grasz wieczorami i jak teraz ci pozwolę, to będziesz siedział tam do jutra. Mogę? Dziękuję. Chciałam wam pokazać, że tu jest 389 stron, pokazuje, że jest dalej, ale już nie ma dalej. Przynajmniej ja tu klikam i nic mi więcej nie wyświetla. Także no nie, to ja tutaj odpadam. Wrzuciłam sobie parę książek do koszyka i mam zamiar sobie je zamówić i się nimi cieszyć. To są małe książki broszurowe, nie wiem czy już mówiłam, bo tu już idzie dostać kręcioła dzisiaj, bo oczywiście chodzą za mną dzieciaki jak te muchy, bo się im nudzi, więc muszę wymyślić im trochę zajęcia. Także ja spadam, odkładam to na potem, ale na pewno sobie coś zamówię. Dobra, zanim wam pokażę to, co chcę wam pokazać, to jeszcze wyłączymy głos, bo mi tu zablokują film. Okej, dobra. Co wam chciałam pokazać? O, tu Emila dostała na urodziny od chrzestnomatki fajną. Czemu ta poduszka leży na ziemi? Czemu nikt nie wypuści psa? Emila, wypuść psa. Bo on czeka, chce wyjść. Fajną matę. Taką. I tu się włącza i Emila gra. No, także tak. Emila, pociąg gacie, bo ci tyłek będzie widać. Teraz pokażę wam pudełko. O, tak to wygląda. Także na tych, to się pokaże. Zaświecą, tak? No. Tak, to się zaświecą te pola. Emila, możesz wypuścić psa? Do wariatów. Dobra, ja wam pokażę jeszcze obiad. Także to jest bardzo fajne, bo dziecko ma ruch po prostu. Jest muzyka. U nas to jest wiecznie muzyka, bo i papuga, i odgłosy. Dobra, a obiad wygląda tak. Coś tu skacze, ale dobra, nieważne. To są pieczarki, które dzieciaki pokroiły. Tu jest wywar na zupę pomidorową, tu jest makaron. Jak otworzę, to wszystko zaparuje. Co tam? Co? Możemy... Ej, sekundę! Mięcho już z pieczarkami. Także za chwilę doprawię będzie sos. No i ziemniaki, także taki cały obiad. Jeszcze nie wiem, co to będzie do ziemniaków. Ale coś będzie, jakaś surówka, albo ogórek, albo braczki, nie wiem. Coś tu wymyślimy. Dobra, a teraz... Emila, co ty masz? Aha, więcej naklejek, tak, znalazłam. To masz jeszcze zeczyte zeszyty, zobacz sobie to. To będzie. I dobra. Dobra, okej, także dobra. Masakra, co za dzień. Tu jeszcze wam pokażę moje zamówienie ze strony Minty Shop. Ja już wam niejednokrotnie mówiłam o tej stronie internetowej. W zasadzie to jest hurtownia kosmetyczna, tak bym to nazwała. W każdym bądź razie tam możecie kupić kosmetyki i powiem wam, że to zamówienie wasze będzie w trymiga.
w domu, to nie jest zamówienia. O tak. Chodzi o to, taką stronę sobie wygooglujcie i naprawdę szybko przysyłają kosmetyki. Wszystko jest zapakowane, dostajecie jeszcze. Proszę bardzo. No, krówkę. Także dziękuję bardzo. Tu sobie zamówiłam. Nie sobie. Ja będę chciała zrobić rozdanie i Wam tak pomału składam. I to jest właśnie szminka do ust. Taka ochronny balsam do ust. I jak to tak pięknie jest napisane? Zaraz Wam przeczytam. No. Gold Kiss jest pełen masła shea z orzechów afrykańskiego drzewa. Masłosz parka. To właśnie ten składnik sprawia, że usta stają się intensywnie nawilżone, jedwabiście gładkie. Dobrze mówię. Także taka pomadka na zimę jak znalazł, a jeszcze w takim złotym kolorze, cudna jest. Do torebki buch i się przydaje. Tu sobie wzięłam krem z taupy. Ja polubiłam się z taupą i właśnie tylko takiego jeszcze nie miałam. Odbiłam się światło. 45+. Wiem, nie mam tyle, ale dla mnie to nie jest żaden wyznacznik. Napina skórę i poprawia elastyczność nawet o 16%, koryguje kontur twarzy i redukuje zmarszczki o 13%, intensywnie nawilża. I słuchajcie, zamówiłam sobie jeszcze z L'Oreala podkład. Jedna z Was, a mianowicie Gosia, mi go poleciła i powiem, mówiła do mnie tak: nie bierz tego, który ja mam, czyli linen, bo ty jesteś bladziochem. No ale jakbym posłuchała, to nie. I teraz jest problem taki, że on jest dla mnie za ciemny. Ale ja Wam powiem, że ja go w ogóle nie... Ja się nim nie malowałam. Ja tylko kliknęłam, żeby zobaczyć ten kolor i oczywiście na przegub sobie tutaj spróbowałam i już wiem, że jest za ciemny. Więc pytanie moje brzmi, czy ja mogę go dać do rozdania, bo mówię Wam tylko taką maleńką kropeleczkę, no bo to było razem z tym. Przed chwilą to sprawdziłam. I chciałabym dać do rozdania, ale nie wiem, czy nie macie jakiegoś ale. To nie jest najtańszy podkład. Wygooglujcie i dajcie mi znać, czy może on znaleźć się właśnie z innymi rzeczami, kosmetykami w tym rozdaniu, które dla Was szykuję. Także czekam na Waszą odpowiedź, co Wy na to. Absolutnie nieużywany, tylko małe kliknięcie na przegód dłoni. Tak wiecie, do spróbowania. Trochę pod światło, ale chciałam Wam pokazać, że przesadziłam sobie mojego bananowca, który... biegnie po schodach, który po prostu umierał. On miał, jak się okazało, podczas przesadzania tak zbite korzenie, że to po prostu inaczej się nie mogło skończyć. Do tego był przelany, co widać, więc obcięłam suche, ale nie miałam doniczki. Wsadziłam go takiej brzydkiej doniczki, za chwilę znajdę podstawkę i jadę do Pepco po koszyk. Po prostu wsadzę go do koszyka i będzie od razu lepiej, no bo tutaj tak ładnie wyglądają w tych... O, są koszyki, takie ładne doniczki i to po prostu boli mnie w oczy. Także lecę do Pepco po koszyk i za chwilę wracam do Was. No i zaczęło się, słuchajcie, zaczęło się i lepiej nie wychodzić z domu. O czym mówię? O czerwonych metkach, także tak, zaczęły się wszędzie przeceny. Ja tutaj wrzucę Wam za chwilę filmik, tylko taki po prostu odrobinkę z tego, co tam działo się w Pepco, co widziałam, bo było bardzo dużo ludzi, nie miałam jak nagrywać, panie wykładały towar, metkowały. Ja chyciłam tylko parę rzeczy, no przecież poszłam tylko po tą doniczkę, w sensie po ten koszyk. Jest koszyk, dość spory, powiem Wam, że ma uszy i fajnie wygląda. Także taki koszyk 20 zł, będzie na tego kwiatka, którego tam ratowałam. A tutaj oczywiście wzięłam... znowu, ale one były takie piękne, te ramki. Tak Wam pokazuję, bo ja widzę, oglądając moje filmy, że Wy więcej widzicie w ten sposób, kiedy Wam pokazuję. Także 7 zł, ile one kosztowały wcześniej, zaraz Wam powiem, żeby nas nie oszukali. 10 zł, także 3 zeta. W zasadzie to miałabym jedną gratis. Ale chyba, nie wiem, czy jeszcze były, bo ja naprawdę łapłam i szybciutko, żeby stamtąd wyjść, żeby nie popłynąć, bo mówię Wam, nie wychodźcie z domu, jeśli nie musicie, bo portfel robi się cienki. Tutaj jest kolejna, taka 12 zł, wzięłam po dwie. A ile ona kosztowała? Już Wam mówię. 20, no to widzicie? Opyla się, także i tak źle, i tak niedobrze, nie? Lepiej nie wychodzić z domu, no ale jak coś kupić, to akurat teraz. Nie widziałam, czy są świąteczne rzeczy przecenione. Mówię Wam, że nawet nie szłam tam, bo powiedziałam, jak to ze mną będzie. 10 zł z 15. Tą wzięłam tylko jedną.
taka piękna ramka, także fajnie, ja lubię takie pierdoły. Nie wiem, czy wsadzę tutaj akurat zdjęcia, czy akurat może jakieś hasło motywacyjne, myślę, że też by fajnie wyglądały, albo może wydrukuję po prostu jakiś obrazek. No, nie wiem, jeszcze nie wiem, ale jak coś wymyślę, to gdzieś tam się w filmach przewinie. Także jeśli nie musicie, to nie wychodźcie, to nie tak, żebym was kusiła. No ale zaczęło się na dobre. Wiem, że w innych sklepach jest jeszcze lepiej, także ja się obkupiłam. Podobają mi się, jestem zadowolona.